Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Latawiec. Ślimak Bartek jeszcze spał, gdy Biedronka Basia zapukała do jego okna. Dzień dobry, Bartku! Zróbmy latawiec! Basia narysowała latawiec, a Bartek go wyciął. Ozdobili go kolorowymi wstążkami, a potem przywiązali do niego długi sznurek. Zobaczmy, czy będzie latał, powiedziała Basia. Złapali się za ręce i wypuścili latawiec. Ale nieważne, jak bardzo się starali, latawiec nie chciał latać. Wejdę na drzewo i stamtąd wypuszczę latawiec. Może wtedy poleci, wytłumaczyła Basia. Ale latawiec kolejny raz spadł na ziemię. Nagle pojawił się silny wiatr. Poniósł latawiec wysoko, a razem z nim Basię. Bartek! Pomocy! Bartek wdrapał się na drzewo i złapał Basię za stopy. Ale nie mógł ściągnąć ją na dół, więc oboje latali. Obok przylatywał Baltazar. Złapał za nogi Bartka, ale i to nie zmusiło latawca do lądowania. Więc teraz cała trójka latała. Żuk Edek siedział na szczycie sosny. On złapał za nogi Baltazara, więc teraz cała czwórka latała. Laura, pomóż nam! Krzyczał Baltazar do konika polnego, który właśnie skakał w pobliżu. Laura złapała za nogi Edka i teraz latali w piątkę. Wiatr z każdą chwilą wiał coraz mocniej. W pobliżu przylatywała Matylda. Złapała za nogi Laurę i teraz latali w szóstkę. Chrząszcz Staś i ważka Klara ze zgrozą patrzyli na przyjaciół. Rety! Wiatr pcha nas w głąb lasu! Latawiec zaczepił się o czubek wysokiego drzewa i cała szóstka wylądowała w koronach drzew. Wiatr zupełnie ucichł i wyszło słońce. Bartek z troską spojrzał na Biedronkę. Basia, nie umiem latać! Jak ja stąd zejdę? Nie martw się, Bartku. Na pewno coś wymyślimy. Wiem, co możemy zrobić. Bartek, skocz do tego koca. Nie bój się. Nie zrobisz sobie krzywdy. Bartek wskoczył do koca i odbijał się wysoko do góry. Spójrzcie, ale fajna zabawa. My też tak chcemy. Krzyczeli pozostali. Mali przyjaciele skakali w kocu, aż zrobiło się ciemno. Wiele godzin później, gdy wszyscy już smacznie spali, wiatr ponownie się zerwał i poniósł latawiec bardzo daleko. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Staś i łyżwy. To był mroźny zimowy dzień. Bartek i Basia spacerowali wokół jeziora.
Woda zamarzła i jezioro skuła gruba warstwa lodu. Chodź, Basia, poślizgajmy się! Zaproponował mały ślimak. Biedronka z radością się zgodziła. Bartek i Basia ostrożnie weszli na lód. Mocno trzymali się nawzajem i powoli zaczęli jeździć w kółko. Wkrótce zrobiło im się ciepło. Co jakiś czas przewracali się, ale nawet gdy to się stało, śmiali się i wracali do zabawy. Staś przyglądał im się z brzegu. Staś, musisz spróbować! Poślizgaj się z nami, to świetna zabawa! Powiedział do przyjaciela Bartek. Staś trochę się obawiał, ale w końcu zwyciężyła ciekawość. Krzyknął, gdy stopy zaczęły mu się ślizgać. W końcu upadł na pupę. Bartek i Basia podbiegli do niego. Pomożemy ci! Przyjaciele stanęli obok Stasia i ostrożnie ruszyli do przodu. Teraz cię puścimy i pojedziesz sam, powiedziała Basia. Ślimak i Biedronka puścili Stasia. Staś, wolniej! Krzyknęła Basia. Staś próbował się zatrzymać, ale nie udało mu się i wpadł w kolczaste krzaki. Pomocy! Wszędzie mam kolce! Bolą mnie rogi i to bardzo! Basia pobiegła sprawdzić, czy chrząszcz został ranny. Nie poddawaj się! Powiedziała Basia i owinęła kropkowaną chustką rogi Stasia. Po chwili na jeziorze pojawiła się piękna dziewczyna. Ze wspaniałą gracją przesuwała się po tafli. Hej, kim jesteś? Nazywam się Irenka. Jestem lodowym żukiem. Cześć, Irenka. To Biedronka Basia i chrząszcz Staś. Ja jestem Bartek, powiedział ślimak. Jak to możliwe, że tak pięknie jeździsz na lodzie? Zapytał Staś. Bo mam łyżwy, takie specjalne urządzenia, które pozwalają jeździć na lodzie, odpowiedziała Irenka. Trzeba przypiąć je do butów. Sama je zrobiłaś? Zapytał z ciekawością Bartek. Tak, to wcale nie jest takie trudne. Jeśli chcecie, dla was też zrobię łyżwy. Hurra! Hurra! Zawołali z radością przyjaciele. Bartek, Basia, Staś i Irenka poszli do lasu. Irenka przyglądała się gałęziom leżącym na ziemi i w końcu znalazła idealną. Wszyscy wzięli się do pracy. Piłowali i wbijali malutkie gwoździe. Każdy wykonał swoją pracę. Są gotowe, oznajmiła w końcu Irenka. Na stole leżały trzy pary nowiuteńkich łyżew. Bartek i Basia trochę się denerwowali, przypinając do butów łyżwy. Ale to Staś martwił się najbardziej. Bartek i Basia, trzymając się za ręce, weszli na lód. Irenka pomogła Stasiowi. Z łyżwami ślizganie jest dużo fajniejsze! Zaśmiał się Staś. Irenka przez długi czas trzymała Stasia za rękę, aż w końcu mógł się ślizgać sam. Szybko nauczył się skręcać, ruszać i zatrzymywać. Umiem już jeździć na łyżwach, powiedział na koniec długiego, ale radosnego dnia. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ Teatrzyku Kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie Jedkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo. Pchły przygotowują Teatrzyk Kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę.
Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek, wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi. Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko. Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt cię nie pogryzł, to ospa wietrzna. Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Szkoda, że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia. Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały Żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal.
Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem. Powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki. Nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z chrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik, to niesprawiedliwe! Oszukujesz! Nieprawda, to ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć, nie bawię się z wami! Powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz, ta zabawa tylko dla dziewczyn, odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę, ma kręcone włosy, chcę się z tobą bawić. Dobrze, możesz się z nami pobawić, ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce, zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać, ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisklęta kanarka. Pewnego dnia kanarek Krzyś poznał Klaudię. Ptaszki zakochały się w sobie. Klaudia mieszkała na dębie blisko domku Basi. Para postanowiła zbudować gniazdo na najpiękniejszej gałęzi. Bartek i Basia przyglądali się pracy z dołu. Zobacz, Klaudia siedzi w gnieździe od wielu dni. Myślisz, że jest chora? Zapytał mały ślimak. Nie, Bartek. Jestem pewna, że wkrótce złoży jajka i kanarki i doczekają się piskląt. Powiedziała uradowana Basia. Jajka? Pisklęta? Bartek był zdezorientowany. Oczywiście. Klaudia złoży w gnieździe jajka i będzie się nim opiekować, aż wyklują się pisklęta. Powiedziała Biedronka. Kilka dni później Klaudia podniosła się, żeby uporządkować gniazdo. Bartek zauważył 3 małe jajka. 3! Będą 3 pisklęta! Z radością oznajmił Bartek. Pewnego dnia usłyszeli ćwierkanie dobiegające z gniazda.
Hurra! Iskraki się wykluły! Wyjaśniła Basia i mocno uściskała Bartka. Możemy je zobaczyć? Podekscytowana Basia zapytała Krzysia. Oczywiście, że możecie, ale bądźcie ostrożni, są jeszcze bardzo malutkie. Odpowiedział dumny tata. Krzyś zaprosił Basię i Bartka na swoje plecy, po czym poleciał do gniazda. Są śliczne! Szepnęła Basia. Ślimak i Biedronka ostrożnie pogłaskali małe kanarki. Młode kanarki rosły bardzo szybko. Wkrótce mogły zacząć lekcje latania. Klaudia była ich nauczycielką. Z każdym dniem szło im coraz lepiej. Musimy lecieć po jedzenie, bądźcie grzeczni, powiedział pisklętą Krzyś. Nawet nie myślcie o lataniu bez nas. Wciąż jesteście bardzo mali, dodała Klaudia. Ale najmniejsze z piskląt było dość niegrzeczne. Nieprawda! Potrafię świetnie latać. Nie będę czekał na rodziców, powiedział i wyskoczył z gniazda. Nie wolno! Nie wolno! Ćwierkały pozostałe pisklęta, ale nie mogły powstrzymać brata. Dwa pisklęta nerwowo skakały wokół gniazda, gdy nadlecieli ich rodzice. Nasz braciszek poleciał! Płakały. O Rety, on jest za mały! Mogło go spotkać coś złego! Płakała Klaudia. Bartek i Basia usłyszeli hałas i ruszyli na poszukiwania niegrzecznego pisklaka. Szukali go wszędzie, na wzgórzach, w górach, przy jeziorze, w lesie i na łące. Ale nie znaleźli małego kanarka. Jak go znajdziemy w ciemnościach? Zapytała Klaudia i zaczęła szlochać. Ale wtedy na niebie pojawiły się małe światełka. To świetliki przybyły z pomocą. Potrafimy świecić w ciemnościach. Pomożemy wam, powiedziały. Tam jest, w krzakach! Krzyknął nagle Bartek. Wszyscy pobiegli w stronę krzaków. Mały kanarek zasnął. Był wyczerpany i zmarznięty. Klaudia wzięła go na skrzydła i radośnie uściskała. Znaleźliśmy cię. Musisz zawsze słuchać rodziców, powiedział Krzyś. Klaudia poleciała do gniazda z pisklęciem na plecach. Świetliki tańczyły wokół nich jak gwiazdy na niebie. Rodzina kanarków wkrótce znowu była w gnieździe. Dobranoc, maluszki, szepnęła Klaudia, a potem wzięła dzieci pod swoje skrzydła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę,
postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety! Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam dwa niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały, możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć trzy białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki, ale możesz wziąć te dwa jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować siedmiu jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował trzy jednocześnie. Są gotowe! Powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła siedmiu chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale, o rety, piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki! Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć szukaczarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko czarkowi.
Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę, wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół i każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł. Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii. Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert, malutki żuk, grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Balon na rozgrzane powietrze. Pewnego letniego popołudnia nad lasem rozszalała się burza. Biedronka Basia i ślimak Bartek przyglądali się jej przez okno. Silny wiatr wyginał drzewa i trzeszczał w dachach domów. Deszcz lał jak z cebra. Gdy deszcz i wiatr wreszcie ustały, przyjaciele postanowili się rozejrzeć. Zobacz, Basiu, wiatr przewrócił to drzewo, powiedział Bartek. A deszcz wypłukał moje kwiatki, zauważyła Basia. Nagle pojawiła się Laura. Basia, Bartek, chodźcie szybko, ktoś leży na łące. Przyjaciele znaleźli na łące leżącego chrząszcza. Ojej, co ci się stało? Jak masz na imię? Kim jesteś? Jestem Odetta. Mieszkam w górach, ale wiatr zwiał mnie aż tutaj. Do tego mocno uderzyłam się w głowę i uszkodziłam skrzydełka. Nie wiem, jak wrócę do domu, bo nie mogę latać. Zapłakała Odetta. Przyjaciele wzięli ją na ręce i zanieśli do domu Laury. Nie przejmuj się, powiedziała Basia. Pomożemy ci wrócić do domu. Jeszcze tego samego dnia Baltazar, Matylda i Staś przyszli zobaczyć się z Odetą. Myśleli, co zrobić, żeby mogła wrócić do domu. Najlepszy sposób to balon na rozgrzane powietrze, powiedział Staś. Ale z czego możemy zrobić taki balon? Zapytał Bartek. Możemy wykorzystać koce, poduszki i prześcieradła, zaproponowała Matylda. Zasłony i ręczniki też, dodał Staś.
Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Zszyli wszystkie koce, zasłony, prześcieradła i ręczniki. Trochę im to zajęło. Odeta pomogła jak tylko mogła. Z każdym dniem była coraz silniejsza. Nawet głowa przestała ją boleć. Wszystko gotowe, powiedział w końcu Staś. Dziękuję, odpowiedziała radośnie Odeta. Hurra, lecimy! Zawołał Bartek. Jej, jak tu pięknie, stąd widać cały las! Śmiała się Basia. Powoli zapadał zmrok. Gdy dolecieli na miejsce, Odeta krzyknęła z radości. Hurra! Jestem w domu! Dziękuję. Zostańcie u mnie na noc. Popatrzymy razem na spadające gwiazdy. Bardzo chętnie, odpowiedzieli przyjaciele. Odeta szybko przygotowała mały poczęstunek. Dała przyjaciołom pyszne ciasteczka i herbatę. Po kolacji wszyscy zasiedli przed domkiem Odety i czekali na pojawienie się spadających gwiazd. Hurra! Widziałem spadającą gwiazdę! Zawołał uradowany Bartek. Ja też! Powiedziała Basia. I ja! Dodał Staś. Gdy zrobiło się zimno, przyjaciele wrócili do domu Odety. Usiedli i oglądali gwiazdy przez okno. Każdy z nich wypowiedział życzenie i zasnął. Odeta życzyła sobie, by jeszcze kiedyś spotkać swoich nowych przyjaciół.